co siedzi w twojej głowie i dlaczego ta sytuacja sam na sam? Oczywiście to musi być bramkę. W takim meczu nie masz duże szanse na doszczelenie bramki i po prostu musi wykorzystać te szanse lepiej. Ty tę akcję w zasadzie wyprowadziłeś spod pola karnego, zagrałeś do Sonego? Tak, robiłem dwa razy taki one-two, nie wiem jak to mówię. Na ścianę tak wygląda. Tak, na ścianę dwa razy i biegałem sam na sam z bramkarzem. Myślałem, że... Byłeś trochę w szoku, że to tak się łatwo potoczyło? Bo... Wiedziałeś, że nie jesteś na spalonym? Czułeś to? Myślałeś o tym w ogóle? Nie, bo czułem, że byłem w dobre tempo, tak trzymałem do końca. Ale tak, po prostu myślałem, że mam gość blisko na plecy i chciałem chyba za szybko strzelić, no i muszę po prostu czekać sekundę więcej. Jeszcze jeden krok, tak sobie myślisz. Tak, jeszcze jeden krok i po prostu kończę to z bramką. Z boku to wyglądało tak, a oczywiście to jest dużo drużyna, dużo klub, ale tak, musimy to jest experience dla nas i na następny mecz musimy po prostu być lepszy w każdej fazie. Tak, nauczyć na pewno i po prostu będziemy lepsi na następnym meczu. Tak. Oni byli bardzo agresywni, myślę, i taki więcej taki intensywność, nie? Byli zdecydowanie taki jeden na jeden byli i wygrali więcej pojedynku, nie? Ale to bardziej fizycznie byli lepsi, czy piłkarsko, czy to i to? Myślę, że dzisiaj nie wiem, i to może być, ale tak, musimy to poprawić. No tak, bardzo trudny mecz z bardzo mocnym zespołem. No, wiemy, że Atalanta jest taka drużyna, która gra, no każdy rok gra europejski puchara i mają doświadczenie, mają duże jakości indywidualne i jako zespół. I, no, daliśmy wszystko od siebie, jesteśmy bardzo zmęczeni. I co, głowa do góry, mamy za 3 dni nowy mecz z Ruchem i musimy się bardzo dobrze zregenerować. Zregenerować, tak? Właśnie tak. I przygotować na ten mecz, to zrobić analizę z tego meczu, wziąć znoczki i idziemy dalej. Mogę powiedzieć, że jesteśmy bardzo mocnymi, tak w niskiej obronie pola karnego. Tak, tracimy dwie bramki głową, niestety. Myślę, że mogliśmy... Mogę powiedzieć, że no, by remis był dobry, żeby mogli tak... Był możliwy. Tak. Mogę powiedzieć, że w drugiej połowie po tych zmianach było bardzo dobrych momentów, bardzo dobrych akcjach, gdzie Ben poszedł sam na sam, niestety nie dał bramki, ale... No myślę, że musimy tak zagrać w następnych meczach europejskich, w tych pucharach, dać trochę więcej wziąć na siebie piłkę, odpowiedzialności trochę więcej. Myślę, że tak na gorąco lepiej, że trochę poczekamy i zrobimy analizę i przygotujemy się na następny mecz. Myślę, że były dobre momenty w tym meczu, z których możemy być zadowoleni, ale zdecydowanie tych momentów było za mało i myślę, że może na myślę, że trochę zabrakło wiary w tym wszystkim i może gdzieś tam za dużym respektem podeszliśmy do tego meczu. Ciężko mi też powiedzieć, ale na pewno też szkoda jest sytuacja na 2-1, bo to wiadomo, że byśmy tą, Ben by tę sytuację wykorzystał, to mogłoby być różnie. No, powiem szczerze, że nie czułem, że był jakiś stres w drużynie, czy jakieś rozluźnienie. No, myślę, że byliśmy skoncentrowani w 100% i myślę, że tutaj nie było na pewno problemu w tym, także na pewno musimy szukać problemów w czymś innym. Wiadomo, że też przed meczem gdzieś tam wynik patrzyliśmy i nic tylko się cieszyć, także szacunek duży dla Legii. Myślę, że takie też te błędy indywidualne były widoczne i w takich momentach, w których nie powinniśmy tego błędu popełnić, to je popełnialiśmy. Mówisz o straconych bramkach tych dwóch. Myślę, że też, ale też no, w innych sytuacjach też były takie momenty, w których traciliśmy tą piłkę, gdzieś tam powinniśmy ją utrzymać i tego nie było, także no też na pewno przed nami ale będzie pożyteczna analiza, z której musimy wyciągnąć wnioski. No myślę, że na pewno pod tym względem to jest duża przepaść. No nie ma tyle czasu, ile w Ekstraklasie. Trzeba szybciej podejmować te decyzje i jeżeli popełniasz te błędy, to w Ekstraklasie jeszcze się tak zdarzy, że przeciwnik tego nie wykorzysta, a tutaj raczej już to wykorzystają. Tough game, good opponent, but we fight good and we can learn and move forward. I think we should like end some attack with shoot, make crosses and attack more the opponent's box.
because in the end we didn't create so many super dangerous chances. So yeah, I think this was a little bit of our problem. We didn't approach the game in a defensive way, but I think when they were so good with the ball and switching, we was very low. But yeah, we need to be a little bit higher with the team so we can create more chances. Yeah, it was faster and they had some players with really good quality also. Mm-hmm. What are positive things after this match? Good experience. Now we have to analyze, learn, and then hopefully next game we can be better. I'm never satisfied when we lose. No, I haven't really think about myself. I try to do my best and did some okay things, did some not so good things, but overall, okay. To be honest, I haven't seen the goal, so I don't know, but I... From the pitch, you don't remember how it was... The second goal was... Yeah, both goal was from crosses? Yes, from the heads. Yeah, so this is big problem, because we should win these duels. Mm-hmm. But I need to see the goal again, because I don't remember, to be honest, so good. Yes, they were best this far, yes. Much better than Copenhagen? I felt like they create more chances than Copenhagen today. We had a little bit more difficult in defense, so yeah, in my opinion, yes.